Kupiłam coś słodkiego, kupiłam coś bardziej fit, chociaż pewnie to nie jest fit, ale są owocki, więc jest fit. I kupiłam szarlotkę, więc mam nadzieję, że nie mam pojęcia ile osób będzie, więc kupiłam jak na wesele. Nie wychodź mi, bo jestem rozpędzona. Kobieta za kierownicą, co prawda, nie blondynka, no ale zawsze. Jeszcze musiałam specjalnie podskoczyć do cukierni, bo jest taka jedna dobra cukiernia i są pyszne rzeczy w niej. Stwierdziłam, że na dłużej trochę drogi, ale będzie coś dobrego. Nie spóźnię się, jadę sama, więc się nie spóźnię. Zawsze to tak jest, jak się zbiera z dzieckiem, że ciężko jest się wyrobić w czasie, bo zawsze, znaczy może nie zawsze, ale bardzo często zdarzają się niespodzianki, które człowiek no, mógłby przewidzieć, ale i tak nigdy nie przewidujesz, bo zakładasz, że wszystko na tip-top ci wyjdzie, a potem jakiś taki mała awaria i z powrotem wszystko do przebrania i 15 minut w plecy. Pytanie do was, co ostatnio zrobiłyście dla siebie? Ja właśnie jadę robić coś dla siebie. Teraz jadę do kosmetyczki, już jest po porodzie ho-ho. Połóg minął, karmienie piersią minęło, wszystko minęło, już zapomnieli nawet o tym. No i teraz jadę zrobić coś, żeby w końcu wyglądać i ładnie. I się przestać starzeć, nie? Mam koncepcję na to, jak będę wyglądać. Znaczy nie, że koncepcję, że będę tutaj wszystko zmieniała. Wiecie, że ja to zawsze robię delikatnie, ale marzę już o botoksie, bo moje oczy, jak rano wstaję, to muszę sobie powieki przytrzymywać, bo po prostu tak mi lecą, nie? Więc fajnie będzie, że już nie będę musiała ich podtrzymywać, tylko same się będą trzymać. Może będziemy robić botoks, chociaż Mikołaj ma aktualnie taki ciężki czas, że musimy go nosić raz ja, raz Krzyś i nie wiem jak to będzie, jeżeli chodzi o wytrwałość Krzysia, bo ja się nie będę mogła zginać, schylać, dobrze, to jest to słowo, schylać przez dłuższy czas. No przez ten jeden dzień najlepiej, tak, no chociaż to 12 godzin się trzymać i nie wiem jak to wyjdzie, no ale będzie musiało wyjść, no bo nie ma, no, jak mi botoks spłynie w kolana, to co zrobię, nie? Mówisz, kiedyś spłynął botoks w kolana? Miękkie nóżki były, takie galaretki. Nóżki w galarecie się wzięły od botoksu w kolanach! Nie, cicho, żartowałam, żeby ktoś tego nie pocisnął dalej, bo bardzo często pytacie mnie, dlaczego Marta, dlaczego botoks, jesteś taka młoda! Wcale nie! Już nie jestem młoda. Może mnie poznał, jak byłam studentką i jakby, jak będzie psioczył, to się na zaoczne zapiszę. Geriatryczne są jakieś studia geriatryczne. Ale wracając do tematu, dlaczego Marta robisz botoks, dlaczego Marta robisz botoks? Botoks hamuje procesy starzenia się, tych zmarszczek mimicznych, a jak doskonale wiecie, ja mimikę mam dość mocno eksploatującą moje rysy twarzy i moją gębuchę, więc generalnie gdybym nie, ja to zawsze mam mówię, że gdybym nie używała botoksu, wyglądałabym jak Gordon Ramsay. Naprawdę! Gordon Ramsay w wersji polskiej. Sedłóżcie teraz na facjatę filtr z Gordonem Ramsayem. A może wam wrzucę, będziecie widzieć, jakby to wyglądało. Fuj! Robimy coś dla siebie. I ja was bardzo serdecznie zachęcam do tego, abyście też robiły coś dla siebie, miały tą chwilę czasu, którą przeznaczycie egoistycznie tylko na czas spędzony samym sobą. To jest ważne. Każdy z nas ma prawo do takiego zadbania, do takiego no, egoizmu trochę. Sama fizjoterapeutka mi powiedziała, że każdy potrzebuje takiego restartu po prostu systemu, ponieważ wiecie, jak komputera długo nie wyłączacie, nie, to się zaczyna wieszać. I to samo się dzieje z ludzkim mózgiem. Zaczyna się wieszać. Wolniej zapamiętuje, nie ogar totalny. Mój mąż systemu przez 30 lat chyba nie wyłączał. Ale ja wyłączam na noc. Słuchajcie, jechałam po babeczki aż do Łodygowic. Mój mąż jest z Łodygowic, ja tylko tam znam takie miejsca, gdzie mogę coś kupić, bo w Bielsku za każdym razem jak gdzieś chcę jechać i coś kupić, to najpierw zanim tam dojadę i przebrnę przez miasto, to jest pół godziny, zanim znajdę parking 40 minut, zanim wysiądę i tam dojdę, to kolejne 40 minut, bo parking jest po drugiej stronie miasta, nie? I jeszcze muszę za to zabulić. No, za tą krwawicę, którą ja mam z parkowanie w tym mieście, mi powinni płacić. W
Kauflandzie jest coś takiego, że jak cię nie obsłużą chyba tam do 5 minut, przez pewien czas się tym reklamowali bardzo, to tam masz zakupy gratis chyba. Było coś takiego, nie chcę mówić źle, żebyście teraz nie polecieli do Kauflandu, że Marta powiedziała, że zakupy mam gratis, bo 5 minut w kolejce czekam. Ale było coś takiego kiedyś, tylko nie wiem, ile to było minut. I teraz powinno być coś takiego, że jeżeli nie znajdziesz miejsca parkingowego w przeciągu tam tych minut 20, a w moim przypadku na pewno nie znajdziesz, bo to musi być odpowiednio szerokie miejsce, odpowiednio ustawione miejsce i powinni ci płacić za ten parking. O, pani Marto, zapraszamy, 2 złote. Pani. O, no piękne. Marta na prezydenta! Jednym słowem. Koniec tego. Ja tu zrobię porządek. Marto ład. No, jaki mamy czas. Kurna, 22 jest. Ja bez dziecka to jestem 40 minut do przodu. 40 minut za wcześnie. No, dźwignęmy to, widzę to. No. Dźwignijmy to, ale jeżeli chodzi o to, no, to wiesz, co pierwsze trzeba by było zrobić? No. Rozpuścić się. A później dopiero co? No, wiem. Mam taki podwójny podbór, to jest poszustny podbór. No, ja nie mogę w ogóle w golfie chodzić. Ja zamierzam, ale wiesz, po co mi są golfy? Po to, żeby golfy chować podbór. To musimy to zrobić. Po pierwsze. Widzisz, czujesz grawitację? Ja normalnie, grawitację i jak się ziemia obraca, ty. Kupa, ale ja tak ładnie nie będę wyglądać, ja wyglądam w takich kaciach jak Asterix i Obelix, no. Ale to słuchasz tu, nie? Czy no, i to jakby Obelix zjadł Asterixa, ty. Ale jako, dobra. Powiem ci, że już się stęskniłam za tobą. Ja za wami też. Zrobimy czoło. I ile się nie będę mogła zginać? Po tym botoksie? No będziesz schylać się na no, kucać po prostu. No, ale wiesz, żeby się nie schylać do jutra. Dobra. Hello! Hello! Siema! Marta wróciła poprzednie. Co to jest? No to masz peeling węglowy. Ty masz oczyszczanie twarzy, zmężanie porów, oczyszczanie porów. Nie, prędzej łaskoczę. Tak? No. Jak nie, to naprawdę. Ale to takie szczera, co? Tak, to jest takie, że jest coś kolorowego, a to jak w to strzelasz, to nie wiem. Tak, to jest to. No to jest to. Ja miałam taką paranoję, że dzieci podmieniają w szpitalu, nie? Że się ktoś posra i ten, i my mu zrobiliśmy kropkę za uchem. Co jakiś czas sprawdzałam, czy to nasze, no bo brali go na przykład na zastrzyk jakiś czy coś i tam. I sprawdzałaś, jest kropka, to jest moje. Tak. Dzieci wszystkie takie pomarszczone są, przecież on się zmieniał z minuty na minutę na samym początku, no nie? I mam gdzieś zdjęcie tego. A jakby jeszcze jedna matka tak ty myślała, a zrobię też kropkę i w dwóch by było z kropkami. No kurde, ale obie za uchem. Jak powiedziałam, że jak ktoś tu na stópce napisze Marta, nie? I takie do końca życia już takie Marta, no. I mamo, co to jest? Oznaczenie, synu.
się cieszę, że w szpitalu nie podmienili. Botox. Mamy botox. Toksyna botulinowa. Tak. Dwa tygodnie nie wolno tej samej. Mhm. Nie możesz się schylać. Tak, przez ten to 24 godziny najlepiej chyba, nie? No 6-7 godzin, żeby 6-7. Się nie schylała, ale trzeba się trzymać, bo jak ciśnieniem gdzieś, ty tu masz z jednej strony kość trochę wyciętą i to po prostu może sobie gdzieś tam spłynąć, mm-hmm. nie? Kryokomór nie wolno, to do 2 tygodni, bo on się stabilizuje do 2 tygodni. Mm-hmm. No przemasowywania, schylania, nie? Bardzo ci dziękuję. I czym się. Tak, tak. Będziemy się i tak ładnie, wiesz? Dziękuję. Trzymaj się, pa. Daj znać, może będziesz widzieć coś już tam po... Dobra, ja sobie jeszcze jutro zrobię zdjęcia, co ja... No bo to będzie tak mamy, że to przynajmniej, wiesz, tam efekt jest początek tygodnia po tym, nie? 2-3. No to tak się też umówimy za 2-3 tygodnie, no. Żebyś to zobaczyła, jak to wygląda i wtedy będziemy coś wiedzieć więcej. Wiesz, do mnie pisz. Dobrze. No, później. Ma. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobra. Jesteśmy po, ja sobie zadzwonię do Krzysia. Jak sobie tam radzą? O, czekaj, tutaj, okej? Okay. Kepsam czuć. Jak sobie radzą i jak coś, to jedziemy jeszcze. Jadę teraz jeszcze do Gemini, żeby załatwić, zwrócić parę rzeczy, bo tak będzie mi najwygodniej. I co, tam nie będziemy za bardzo jak nagrywać, no bo nie ma jak. No, ale zrobiłam coś dla siebie, jestem mega happy. Brakowało mi tego i fajnie było. Będzie uchalinki, także bardzo ci dziękuję, kochanie, super. Taka się czuję, człowiek się, kobieta się wtedy czuje, jak zrobi coś dla siebie, całkowicie inaczej, taka bardziej pewna siebie, taka nabuzowana pozytywną energią. Potrzeba czegoś takiego, babie. Potrzeba, bardzo potrzeba. Jeszcze potrzeba, babie, coś kupić. Spodnie na przykład, które się zmieści. No, to już kwintesencja dobroci. Teraz się nie mogę zginać, bo to jest najważniejszy wymóg, jeżeli chodzi o botoks. Teraz się zrobi trochę ciemniej. Halo, łączymy się. GPS connected. Teraz nie wolno się zginać i to jest najważniejsze przy botoksie przez te pierwsze 7 godzin, żeby nie schylać głowy za nisko, żeby on się nie poprzesuwał, tylko żeby miał czas, aby się jakby, wiecie, zagnieździć w tym miejscu i zadziałać tak, jak zadziałać powinien, więc zero jakiejś tam ekspresji, dam radę przez ten jeden dzień. Teraz szukam miejsca parkingowego, jadę szybko to załatwić, żeby wrócić do chłopaków, bo już tam na mnie czekają, chociaż Mikołaj chyba był łaskawy dla taty. Jakby to powiedział każdy Polak na parkingu. Co oni tu wszyscy robią? No, bo ile ich tu przyjechało? Po co ich tu tyle? No, w domu siedzieć! To mi nie pasuje, tamto mi się nie podoba. O, tu widzę dwa. O, tu widzę, nikt mnie nie zarysuje. Kocham to miejsce parkingowe. Ja pierniczę, jakie mam miejsce dla królowej. Kocham miejsca, w których jestem sama. Bo nikt mnie nie ryśnie. Prawda tylko? O kurde, muszę poprawić rozruch. Musimy się wcisnąć trochę bardziej. Żeby nie wystawać na drogę. Będę poprawiała jak blondynka. Na chwilę 8 razy, hej. Dobrze, już jest perfekcyjnie. Do przodu, parking chciałam dać. Dobrze. Nie mogę się schylać, a to jest niebagatelnie ważne. Świetnie. Dobrze. To teraz idziemy pozałatwiać parę rzeczy i wracamy do chłopaków. Wezmę sobie tylko torebkę. Gdzieś tu miałam maseczkę. Nie mogę się schylać tutaj.